Na pewno cieszę się, że w sumie mimo tego, że mieliśmy jakiś tam niezbyt dobry fragment w drugiej kwarcie, to mimo tego udało się zrealizować wszystko, co chcieliśmy, czyli pewnie zwyciężyć i pograć, dać wszystkim pograć zawodniczkom i żeby żadna z tych zawodniczek podstawowego składu nie przekroczyła 20 parę minut. Także to wszystko się udało i fajnie, bo ta młodzież coraz więcej u nas gra i gra coraz lepiej, a Wiki Kuczyńska dzisiaj naprawdę zagrała bardzo dobrze na tle przeciwnika. To też już jest taki sygnał dla mnie, że naprawdę robi się podstawowym graczem. Ewela dzisiaj to samo, fajne momenty, fajne akcje podkoszowe, także wszystko na plus. I najważniejsze też, że powróciła po kontuzji Elena Cinakę, która potrzebuje minut grania, bo ostatnio nie grała. No i też sprawdziliśmy ją w warunkach meczowych, czyli jest ok i jest szykowana na następny mecz, który nas czeka po nowym roku. Ważne spotkanie w Poznaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, myślę, że w pierwszej połowie trochę nie mogliśmy złapać swojego rytmu meczowego. Drużyna z Pruszkowa postawiała nam trudne warunki do gry. Na szczęście po przerwie wróciłyśmy już bardziej skoncentrowane i zaczęłyśmy grać tak właściwie swój basket. I zrealizowałyśmy swój cel, czyli mamy kolejne zwycięstwo. W pierwszej połowie z tak wybitnym zespołem jak Gorzów pokazaliśmy, że potrafimy i mam nadzieję, że to będzie taki dobry impuls do dalszej pracy. Druga połowa zweryfikowała nasze braki, trochę wzrostu pod koszem, ale też pewnej jakiejś tam jakości, jeśli chodzi o wykańczenie akcji. Będziemy dalej pracować, cieszę się z tych 20 minut teraz, 20 minut z Sosnowcem. Wiadomo, że mecz trwa 40, ale mam nadzieję, że krok po kroczku będzie coraz lepiej. Dziękuję. Katarzyna Świeżek. Ciężko powiedzieć, czego w drugiej połowie zabrakło. Starałyśmy się tak samo jak i w pierwszej. Niestety nie dałyśmy rady, ale z każdym meczem moim zdaniem ta gra wygląda coraz lepiej. Poprawiamy małe tutaj step by step. Staramy się jedną rzecz za drugą poprawiać. No i mam nadzieję, że w końcu nam się uda wyciągnąć to upragnione zwycięstwo. Niestety nie w tym roku, ale życzymy sobie tego, że w przyszłym.